Za chwilkę wejdziemy w strefę czerwoną, na której leczeni są chorzy z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zatem chorujący na COVID-19. Dzień dobry. I tak jak mówiłem, nie dotykamy się, przejdziemy sobie tutaj. W oddziale intensywnej terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do czasów pandemii dysponowaliśmy dwoma urządzeniami ECMO, w tym jednym urządzeniem transportowym. Dzięki władzom Urzędu Marszałkowskiego, dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu pozyskaliśmy dodatkowe 3 urządzenia do prowadzenia terapii ECMO. 2 z 3 tych urządzeń pracują aktualnie przy chorych. Znajdujemy się w części, gdzie są leczeni dwaj mężczyźni w średnim wieku, u których wystąpiła ciężka niewydolność oddechowa spowodowana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. U chorych oprócz respiroterapii zapewniającej im początkowo prawidłowe natlenienie trzeba było uruchomić urządzenia do pozaustrojowego natlenienia krwi oraz eliminacji dwutlenków węgla, czyli ECMO. Jest to urządzenie, które w tej wersji, która jest, umożliwia prowadzenie terapii żylno-żylnej. Zatem kaniule wprowadzane są do żyły głównej górnej oraz do żyły głównej dolnej. Są to kaniule o bardzo dużej średnicy. Kaniulą dolną, czyli z żyły głównej dolnej, pobierana jest krew, która prowadzi tęże krew do oksygenatora, w którym to oksygenatorze ulega natlenieniu oraz oddawana jest do żyły głównej górnej. Dzięki temu niewydolność oddechowa powodująca niedotlenienie i zaburzenia eliminacji dwutlenku węgla jest w jakimś stopniu prawidłowa czynność płuc, czy w tym momencie nieprawidłowa czynność płuc, zastępowana pracą urządzenia o nazwie ECMO, a konkretnie oksygenatora. Trzeba sobie uświadomić, że ECMO nie jest typową metodą terapeutyczną, tylko jest środkiem do terapii. Środkiem do terapii, kiedy choremu, któremu towarzyszą zaburzenia natlenienia i eliminacji dwutlenku węgla, daje się czas na to, żeby z jednej strony organizm zdrowiał sam, a z drugiej strony podjęte czynności terapeutyczne mają spowodować powrót czynności płuc i prawidłowego funkcjonowania błony pęcherzykowo-płośniczkowej. Ciężko niewydolny oddechowo chory przede wszystkim jest poddany sedacji, czyli poddany jest działaniu, dzięki któremu śpi. Chory jest należycie monitorowany. Ten u góry monitor to jest monitor czynności życiowych, który pokazuje czynność serca, ciśnienie tętnicze krwi oznaczane metodą inwazyjną, wysycenie hemoglobiny tlenem w procentach, końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla, liczba oddechów, temperaturę ciała oraz OCZ. Oprócz tego monitora monitorujemy w sposób rozszerzony parametry hemodynamiczne, które informują nas o stanie układu sercowo-naczyniowego. Kolejnym ważnym urządzeniem to respirator. On zapewnia ten respirator, gdyby można było zwrócić kamerę na to urządzenie, które stoi za chorym, które zapewnia choremu prawidłowe rozprężenie płuc oraz w jakimś stopniu daje nadzieję, że przy zmniejszeniu tlenu na ECMO płuca, podejmując właściwą czynność, będą powodowały adekwatne natlenienie chorego. Takowy chory ma dodatkowo podawane leki w ciągłych wlewach dożylnych i gdyby chcieć zwrócić uwagę na samego chorego i przy okazji zobaczyć różnicę w barwie krwi, to ta kaniula, którą pokazuję, to kaniula, która doprowadza krew od chorego do urządzenia ECMO. Widać, że ona jest ciemnoczerwona. Wracać będzie po natlenieniu w oksygenatorze do żyły głównej i górnej i widać różnicę w kolorach, jest jasnoczerwona, zatem ta krew jest adekwatnie natleniona. Jest to urządzenie, które umożliwia wspomaganie oddechu w formie pośredniej, czyli jest to więcej niż maska z tlenem, ale nie jest to jeszcze respirator i związana z tym intubacja. Więc pozwala to pacjentom bardzo często przetrwać najtrudniejszy okres choroby bez inwazyjnej metody
wentylacji, jaką jest wentylacja za pomocą respiratora. Dzięki temu unikają wielu powikłań związanych z wentylacją za pomocą respiratora, co również pozwala bardzo często tym pacjentom wyjść z choroby w sposób bezpieczny. Zostałam przyjęta na oddział intensywnej terapii w Zgierzu. Tam doktor poinformowała mnie, że będę nową metodą ERWO leczona. Nie ukrywam, że ucieszyłam się, bo jednak respirator jest jakąś taką inwazyjną metodą. Bardzo się bałam tego, że będę respiratorem leczona. No, lepiej się dochodzi do zdrowia. Tutaj też przy wypisie już się dowiedziałam, że właśnie, że mój stan był taki ciężki, te płuca były jednak tak zniszczone, że tutaj nie ukrywam, że chyba ta metoda też dużo pomogła w tym, że udało się dojść do zdrowia. Wydaje mi się, że ERWO jest dużo lepsze od respiratorów, dlatego że pacjent jest przytomny, w kontakcie, wie co koło niego robią, wie co potrzebuje, też może zgłosić, a tutaj niestety pod respiratorem człowiek jest nieprzytomny i no, nie wie, co się z nim dzieje. ERWO, myślę, że większość ludzi, którzy byli na ERWO i wyszli, to będą sobie chwalić, tak jak ja. Do ERWO byłem podłączony 9 dni, później przeszedłem na tlen, bo już na zwykły tlen, na wąsy, bo już moje wyniki były takie zadowalające.